W poprzednim materiale omówiłem bardzo radykalne podejście Kościoła katolickiego do kwestii przegrywania ciąży. Ale, tak jak już kilkukrotnie wspominałem, to oczywiście nie jest jedyny antykobiecy dział katolickiego nauczania. Zarówno w Biblii, w wypowiedziach Ojców Kościoła, czy wreszcie w samej strukturze tej organizacji znajdziemy dużo, dużo więcej przykładów stwierdzeń oraz zasad, które chyba nawet najbardziej zatwardziali antyfeminiści będą musieli uznać za seksistowskie względem kobiet. Część z nich jest raczej powszechnie znana w naszym kręgu kulturowym, ale mimo wszystko uważam, że warto ten temat poguszyć. Przy okazji omawiając popularne i nie do końca prawdziwe nagracje o katolickim seksizmie i to zarówno ze strony przedstawicieli tej religii, jak i jej przeciwników. Rozdział pierwszy. Jak tkwoga to do kreatywizmu. Zanim przejdę do podawania konkretnych przykładów, Trzeba zaznaczyć, że oczywiście cytując fragmenty Biblii będę przytaczał słowa napisane 2-3 tysiące lat temu. W przypadku ojców oraz doktorów Kościoła wciąż mówimy o osobach, które żyły kilkaset lub nawet ponad tysiąc lat temu. W tamtych czasach, w tych regionach świata, relacje pomiędzy mężczyznami a kobietami wyglądały oczywiście zupełnie inaczej niż obecnie. I prawdopodobnie przynajmniej część z przykładów, które usłyszycie w tym nagraniu, nie odbiegała znacząco in-minus od tego, jak na temat kobiet wypowiadali się świeccy, przedstawiciele ówczesnego społeczeństwa. Co za tym idzie, częstą próbą obrony kontrowersyjnych stwierdzeń wśród katolików jest właśnie powołanie się na kontekst kulturowy i na to, że o ile dzisiaj dane opinie uznajemy za oburzające, to dla otoczenia osób je wygłaszających były normą, a zatem nie powinniśmy ich autorów negatywnie oceniać. Taki sposób obrony uważam jednak za niekonsekwentny, gdy stosują go katolicy. Myślę, że można tu wręcz wprost mówić o hipokryzji. Z dwóch powodów. Pierwszy, dosyć oczywisty, jest taki, że no gdy mówimy na przykład o średniowiecznych autorach, to w tamtym czasie głównie oni, głównie Kościół, kształtował dominujące w danych rejonach nagracje. A zatem wpadamy tutaj w argumentację kołową, według której to, że katolicy autorzy wygłaszali stwierdzenie X. Wcale nie było złe, bo wtedy społeczeństwo uznawało X za normę, a robiło tak dlatego, że inni katolicy autorzy wcześniej stwierdzili, że X jest prawdą. I tak dalej, i tak dalej. A drugi, dużo ważniejszy powód, to fakt, iż taki relatywizm kłóci się z katolickim podejściem do moralności oraz m.in. z tym, co magisterium mówi na temat Biblii. Ale po kolei. Jak mówi 1958 punkt katechizmu, Prawo naturalne jest niezmienne i trwałe pośród zmian historycznych. Istnieje wśród zmieniających się poglądów i obyczajów oraz wspiera ich postęp. Zasady, które są jego wyrazem, pozostają ważne w swojej istocie. Chociaż podważa się jego podstawy, to nie można go zniszczyć ani wygwać z serca człowieka. A zatem widzimy, iż to, co słuszne, jest niezależne od poglądów i obyczajów danego społeczeństwa. Katolik może więc stwierdzić, iż np. dany teolog wypowiedział jakieś niewłaściwe stwierdzenie z powodu tego, iż było ono w tamtym czasie normą, ale nie może to być dla niego okoliczność usprawiedliwiająca taką osobę. Nie neguje ona tego, iż jej słowa były błędne, nieprawdziwe czy też po prostu złe. Natomiast sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy mówimy o słowach zawartych w Biblii. Bowiem przytoczę jeszcze raz punkty katechizmu opierające się na konstytucji Dei Verbum, które możecie kojarzyć z mojego pierwszego filmu na temat tej religii. Punkt 106. Do sporządzenia Ksiąg Świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki jego działaniu w nich i przez nich oni sami jako prawdziwi autorzy przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, czego on chciał. Punkt 107. Ponieważ wszystko, co twierdzą autorzy natchnieni, powinno być uważane za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem uznawać, że księgi biblijne w sposób pewny. Wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli Bożej miała być przez Pismo Święte utkwalona dla naszego zbawienia. Skoro w Biblii znajduje się tylko to, odnośnie czego Bóg chciałby się w niej znalazło oraz księgi te nauczają prawdy wiernie i bez błędu, to nie wiem jak można połączyć przyjmowanie tej nauki z stwierdzeniem, iż w rzekomo świętych księgach mogły się znaleźć jakiekolwiek niewłaściwe zasady, biorące się stąd, iż powstawały one w społeczeństwie o bardzo niedoskonałej, czy wręcz, jak twierdzą niektórzy, Prymitywnej mogalności. To, że jakieś opinie były w danej grupie powszechne, w żaden sposób nie powinno wpływać na to, iż którekolwiek z nich znajdą się w podobno natchnionej przez Boga księdze. A jeśli ktoś twierdzi, że mimo wszystko przynajmniej jeden błędny nakaz, zakaz czy też niewłaściwe pouczenie mogalne się do Biblii przedostało, to jest to dokładnie taki stan rzeczy, jakiego spodziewalibyśmy się, jeśli katolicki Bóg nie istnieje i nie natknął żadnej księgi. A zagazem to dokładnie przeciwny skutek niż ten którego musimy oczekiwać, jeśli Bóg naprawdę istnieje. Katolicy, próbujący bronić autorów swoich świętych ksiąg poprzez stosowanie kreatywizmu, nie tylko więc podważają nauczania o niezmienności prawa naturalnego, ale również, prawdopodobnie nieświadomie, dostarczają całkiem mocny argument za tym, że Bóg, w którego wierzą, nie istnieje. Podsumowując to wszystko, co tutaj powiedziałem, uważam, iż jeśli chcemy na twierdzenia, które w tym filmie przytoczę, spojrzeć z maksymalnie przychylnej katolicyzmowi perspektywy to nie powinniśmy bronić cytatów z Biblii odwołując się do ówczesnych poglądów. Natomiast opinie świętych, kościoła czy teologów możemy w ten sposób tłumaczyć, ale nie twierdzić, iż to ich całkowicie usprawiedliwia. A skoro to już wyjaśniłem, to chyba najwyższy czas przejść do konkretów. Rozdział drugi. Milcz, kobieto. Chyba nikogo nie zaskoczę mówiąc, że Kościół katolicki jest wręcz wzorem patriarchalnej organizacji, w której kobiety nie są dopuszczane do zajmowania jakichkolwiek istotnych stanowisk. Przywykliśmy do tego, że tak to wygląda, ale właśnie dlatego myślę, że warto się nad tą kwestią na chwilę zatrzymać. Spójrzmy zatem, jak kształtowała się katolicka narracja dotycząca pozycji kobiet w kościele, społeczeństwie oraz małżeństwie. Zacznę od przytoczenia kilku fragmentów z Biblii dotyczących tej kwestii. Dla ułatwienia tylko z Nowego Testamentu, ale spokojnie, na stary też przyjdzie czas. Uprzedzam, że w tej części będzie bardzo dużo cytowania, ale raczej nie da się tego uniknąć. Pierwszy list Pawła do Koryntian. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, modląc się lub kogokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda zaś kobieta, modląc się lub kogokując z odkrytą głową, Hańbi swoją głowę. Wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyża swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga. A kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów. Pierwszy list Pawła do Tymateusza. Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę by trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez zgodzenie dzieci. Poza bezpośrednim przekazem zawartym w tych fragmentach, warto zwrócić uwagę na to, iż bardzo ciekawie korespondują one ze współczesnymi próbami interpretacji historii o Adamie i Ewie, które próbują jakoś zanegować fakt, iż kobiety są tam ukazane jako podrzędne względem mężczyzn. Kojarzę na przykład wspaniałą opowieść o tym, że stworzenie kobiety z żebra Adama wcale nie oznacza, że kobiety są jakieś gorsze, czy też mniej ważne, tylko właśnie wskazuje na gówność, bo przecież żebra są w. Środkowej części ciała, a w dodatku otaczają absolutnie kluczowe dla człowieka serce, więc wybór akurat tej kości jest wręcz niejako nobilitujący. Nie jestem pewien, który z polskich katfluencerów taką interpretację zaprezentował. Wydaje mi się, że był to któryś z Szymonów, ale nie pamiętam który. W każdym razie w reakcji na takie tezy wchodzi święty Paweł i ucina jakiekolwiek dywagacje. Tak, Księga rodzaju jest seksistowska, tak, kobiety mają być podporządkowane mężczyznom. Zostały stworzone dla mężczyzn i w dodatku mężczyznę zwiodły. Na swój sposób to doceniam, bo nie oszukujmy się, nigdy nie będę aż tak dobry w oganiu fajno-katolików jak święty Paweł. Jeśli zaś chodzi o małżeństwa, to nowotestamentowi autorzy przedstawiają je w ten sposób. Pierwszy list Piotka: Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki. Pierwszy list Pawła do Tytusa. Niech starsze kobiety pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci. Jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. List do Efezjan. Żony niech będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom. We wszystkim. Jakikolwiek mój komentarz chyba nie jest tu potrzebny. Czas zatem na kluczowy dla tego rozdziału punkt, czyli fragmenty dotyczące pozycji kobiet w kościele. I tutaj znowu święty Paweł nie zawodzi. Zacznę od powtórzenia początku cytatu z listu do Tymoteusza. Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Pierwszy list pawła do Koryntian. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć. Nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. A jeśli pragną się czego nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. I mogłoby się wydawać, że, no, wszystko jasne. Paweł każe kobietom milczeć, jest to raczej łatwy do zrozumienia fragment, tyle że no, moim zdaniem faktycznie tak jest, faktycznie jest łatwy do zinterpretowania, ale są na polskim YouTubie osoby próbujące takie twierdzenia reinterpretować i przekonywać, że wcale nie chodzi w nich o to, o co w nich chodzi. Tym razem odniosę się do filmu z mniejszego kanału niż te, o których mówiłem w poprzednich materiałach, bowiem do twórczości polskiego Inkwizytora. W kwestii relacji Biblii Gaz kobiet, polski Inkwizytor nagrał trzy krótkie filmy, każdy o jednym cytacie, dwa z nich pochodzą ze Starego Testamentu, ale trzeci dotyczy właśnie zacytowanego przeze mnie przed chwilą fragmentu listu do Cogintian, więc do niego się odniosę. Wszystkie te trzy filmy łączy jeszcze jeden motyw, mianowicie ogólna linia obrony jest w nich taka sama. Posłuchajcie. I jeżeli jednak odrzucimy na bok ateistyczne uprzedzenia, to odkryjemy, że jest to jeden z najciekawszych fragmentów Starego Testamentu. A powodem tego jest to, że bardzo trudno go przetłumaczyć na język polski i tak naprawdę nie wiemy do końca, co on oznacza. Z kolei badacze Starego Testamentu uważają ten fragment za jeden z najtrudniejszych do zrozumienia. Tak zwany fragment, jak ja to nazywam, sokratański. Czyli w jego przypadku wiemy, że nic nie wiemy. Tekst ten jest niezwykle trudny do przetłumaczenia oraz nie wiadomo, jak dobrze odkryć. Oddać jego znaczenie. Przeanalizujemy więc go dzisiaj. Fragment ten jest niezwykle problematyczny, gdyż chwilę wcześniej w tym samym liście święty Paweł mówi, że kobiety posiadają dar prorokowania. Skoro tak, jak mają milczeć? Ostatni przykład, co prawda, nieco odbiega od wcześniejszych dwóch, ale sedno jest to samo co znaczy nie wiemy jak to interpretować nie wiadomo, co ten fragment oznacza. Tak jak mówiłem w pierwszej części tej serii, Taka linia obrony jest czymś, czego ja na miejscu katolików bardzo bym unikał, bo przyznawanie, iż w Świętej Księdze są liczne fragmenty, które trudno zrozumieć, to ponownie jest dokładnie to, czego byśmy się spodziewali, gdyby wcale nie była ona święta. Ale że inkwizytor nie kończy swoich materiałów na stwierdzeniu, iż nic nie wiemy, tylko później jednak próbuje przekonywać widzów do określonej interpretacji, to posłuchajmy, jak odbija on ten konkretny cytat. Współcześni badacze starają się dać odpowiedź na tę sprzeczność. Według badacza Nowego Testamentu, Craiga Kinera, jeśli spojrzymy na kontekst kulturowy i historyczny, zakaz staje się bardziej zrozumiały. Cytując. Właściwą podstawą podczas nauki wymaganą od każdego początkującego było poddanie się i cichość. Kobiety częściej od mężczyzn nie potrafiły czytać ani pisać, mniej orientowały się w filozofii i prawie, zważywszy na ówczesne uprzedzenia, które zakazywały uczenia się kobietom prawa. Radykalnym i sprzecznym z ówczesną kulturą elementem nauczania Pawła było zachęcenie, by poznawały prawo, nie zaś, że jako początkujący powinni się uczyć w cichości. Problem wykształcenia kobiet pytań mógł wywołać niepotrzebny konflikt. Cytując znowu. Co więcej, wielu słuchaczy nie lubiło pytań uważanych za niegrzeczne, niestosowne albo niedołoczone, gdyż mogło to spowolnić pracę innych uczniów. Możliwe, choć nie jest to pewne, że kobiety były bardziej skłonne do zadawania niewyuczonych pytań. Inny badacz Nowego Testamentu, Ben Whitrington, poparł interpretację Kinera, ale dodał kilka informacji. Niektóre kobiety, prawdopodobnie zamężne, zadawały pytania, prawdopodobnie niewłaściwe pytania, i nabożeństwo było przerywane. Paweł wzywa w wersecie 34, aby kult chrześcijański nie został przekształcony w serię pytań i odpowiedzi. W świetle powyższej dyskusji na temat proroc pogańskich, prawdopodobnie kobiety te zakładały, że chrześcijańscy prorocy lub prorokinie działali podobnie jak pogańscy prorocy, np. prorokini w Delfach gdzie prorokowała jedynie w odpowiedzi na pytania. Paweł ogranicza takie pytania do innego miejsca, a mianowicie w domu. Znając ten kontekst możemy lepiej zrozumieć zakaz świętego Pawła. Ten pozwalał kobietom wykształconym nauczać i zadawać pytania, Zabraniał jednak tego kobietom, które nie posiadały wiedzy. A, no tak, to ma sens, to znaczy. Oczywiście można by powiedzieć, że w takim razie używanie w tym fragmencie listu do Koryntian słowa kobieta jest błędem, bo skoro chodzi w nim o osoby niewykształcone, to lepiej byłoby po prostu napisać osoby niewykształcone, gdyż wtedy wykluczalibyśmy również niewykształconych mężczyzn, więc zmiana na plus, a w dodatku nie wykluczalibyśmy wykształconych kobiet, więc też na plus. To brzmi jakby było dużo bardziej skuteczne, dużo bardziej sprawiedliwe i dużo mniej podatne na niewłaściwe interpretacje. Ale jak sami słyszycie, te zarzuty to jest wczepianie się. Też czasami, zamiast powiedzieć osobę nieznająca Biblii, daje się ponieść z tego i mówię po prostu katolik. Więc w pewnym rozumiem, że autor Biblii, czyli doskonały Bóg, zamiast powiedzieć osoby zadające głupie pytania, powiedział po prostu kobiety. Tak, przekonuje mnie ta interpretacja, a właściwie to nie mam żadnych pytań. Podsumowując, kobieta według Biblii może nauczać, jeżeli jest wykształcona. Może też zadawać pytania na zgromadzeniach, jeżeli ma podstawową wiedzę. W przypadku braku takiej wiedzy, zarówno mężczyzna, jak i kobieta powinni najpierw tę wiedzę zdobyć, a dopiero potem starać się nauczać. Dobra, teraz mówiąc już poważnie, to mam jedno pytanie. W jaki sposób doszło tutaj do przejścia z dwóch cytatów, które jasno mówią, że kobiety muszą milczeć na zgromadzeniach, do jednoznacznego stwierdzenia, że kobieta według Biblii może nauczać? W którym miejscu w Biblii jest to napisane? Mają tego dowodzić te fragmenty interpretacji, opierające się na słowach prawdopodobnie i możliwe? Zresztą nawet z tych fragmentów, choćbym przyjął je bez żadnych zastrzeżeń, to z nich nie wynika ten wniosek. Panie Inkwizytor, jeśli Pan to ogląda, a myślę, że tak, to proszę mi w komentarzach rozpisać te argumentacje. Przesłanki, ukryte przesłanki, wnioski, tak żeby to się kleiło, żeby jedno wynikało z drugiego. Bo na razie to nawet nie jest interpretowanie pod tezy, tylko przedstawienie jakichś skrawków, prób interpretacji, a następnie po prostu wypowiedzenie luźno powiązanej z nimi tezy. Oczywiście, gdyby ktoś inny chciał mi tę argumentację rozpisać, to również zapraszam. Myślę, że to może być wspaniała zabawa, przynajmniej dla osób, których ulubionym przedmiotem na studiach jest logika. To, co jednak najbardziej mnie dziwi, to fakt, iż polski inkwizytor, jako katolik, stwierdził tu, że kobiety mogą na zgromadzeniach nauczać, którego to prawa Kościół katolicki im przecież nie daje. Jak wszyscy doskonale wiedzą, kobiety w Kościele Katolickim są wykluczone z możliwości otrzymywania święceń kapłańskich. W tej organizacji równouprawnienia zdecydowanie nie ma. Co za tym idzie, wszyscy biskupi oraz papież to oczywiście również mężczyźni, i to oni kreują czy też reinterpretują nauczanie Kościoła. Żadna kobieta nie ma możliwości w bezpośredni sposób wywołać nawet najmniejszej zmiany w tej kwestii. Taki stan rzeczy bierze się zresztą nie tylko ze słów świętego Pawła. Ale przede wszystkim z tego, że Jezus, wybierając swoich 12 apostołów, wybrał samych mężczyzn, a przynajmniej tak donoszą Ewangelię. Często mówi się o Jezusie, że jego stosunek do kobiet był przełomowy jak na tamte czasy, że wybijał się wtedy zdecydowanie ponad przeciętność swoim równościowym podejściem, tyle że, znowu, jeśli traktujemy Jezusa jako zwyczajnego, żyjącego dwa tysiące lat temu człowieka, to faktycznie, zakładając, że te nienadprzyrodzone wydarzenia opisane w Ewangeliach są prawdziwe, Myślę, że jak najbardziej można go za stosunek do kobiet pochwalić. Tyle, że według katolików to nie jest jakiś zwyczajny człowiek, tylko Bóg. A od istoty boskiej oczekiwałbym jednak czegoś więcej niż, że będzie może i dobra jak na swoje czasy, ale koniec końców, przeprowadzając casting do najważniejszych gól, i tak będzie się kierować płcią. Trudno się więc dziwić, że za taką praktyką Jezusa poszedł cały katolicyzm. W końcu, czy może być coś lepszego niż naśladowanie Boga? Z drugiej strony, jak trudno się domyślić, taki stan rzeczy wywoływał, zwłaszcza w ostatnim stuleciu, trochę kontrowersji. Skoro w górnych dziedzinach życia wprowadzano główne uprawnienie, to pojawiły się też głosy, że w sumie to ta wspólnota religijna, do której należymy, to całkiem fajnie by było, gdyby z niej również wyeliminowano dyskryminację ze względu na płeć. Tym bardziej, że w niektórych innych wspólnotach chrześcijańskich kobiety mogą piastować wysokie stanowiska. Odpowiedź kościoła była jednak bardzo konkretna i klagowna. W 1976 roku Kongregacja Nauki Wiary wydała dokument o dopuszczaniu kobiet do kapłaństwa. i konkluzja była zdecydowanie przeciwna temu postulatowi. Jeśli kogoś interesuje cała argumentacja, to odsyłam do linku, który zamieszczę w opisie. Natomiast ja zacytuję tylko jeden z końcowych akapitów. Kobiety, które pragną otrzymać święcenia kapłańskie, na pewno pragną służyć Chrystusowi i Kościołowi. Nie można dziwić się, że świadomość dyskryminacji, jakiej kiedyś doznawały kobiety prowadzi je do pragnienia kapłaństwa urzędowego. Nie wolno jednak zapominać, że kapłaństwo nie mieści się w ramach praw istoty ludzkiej, lecz ma związek z ekonomią, misterium Chrystusa i Kościoła. Posługa kapłańska nie jest wyrazem awansu społecznego. Awans społeczny, także rozwój osobowości, nigdy nie może uprawniać do otrzymania święceń kapłańskich, gdyż należy to do innego porządku. W bardzo podobny sposób wypowiedział się też Jan Paweł II, który podkreślał m.in., znaczenie naśladowania w tej kwestii Jezusa. Powołując samych mężczyzn na swych apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju i tradycji sankcjonowanej ówczesnym ustawodawstwem. Tak więc, hipoteza, że powołał jako apostołów mężczyzn, stosując się do mentalności swoich czasów, Wcale nie odpowiada sposobowi działania Chrystusa. W innym tekście dodał jeszcze, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania świątyń kapłańskich kobietom. Orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne. Jeśli zatem komuś nie odpowiada taki stan rzeczy i chciałby, żeby kobiety w Kościele zostały dopuszczone do nauczania, odprawiania mszy i zajmowania jakichkolwiek decyzyjnych stanowisk, to polecam zmienić Kościół, bo w katolickim nigdy się to nie wydarzy. Jeśli chodzi o wkręciszka, to pomimo niektórych doniesień medialnych sprzed kilku lat, które sugerowały, że może coś w tej kwestii zmienić, jego zdanie jest oczywiście identyczne jak wcześniejszych papieży, zdecydowanie zaprzecza on możliwości dopuszczenia kobiet do święceń kapłańskich. Obecny papież co prawda potwierdził, iż kobiety mogą sprawować pomocnicze funkcje liturgiczne, takie jak czytanie Pisma Świętego podczas mszy albo rozdawanie komunii, Ale to nawet trudno uznać za jakikolwiek krok do przodu, bo takie praktyki były dozwolone już wcześniej. Na żadne inne zmiany, na rzecz przyznania kobietom większych praw w ramach kościoła katolickiego, raczej nie ma co liczyć. Rozdział 3. Stary Testament, czyli dokładnie to, czego się spodziewacie. Jeśli chodzi o Stary Testament, to oczywiście w nim również znajdziemy wiele bardzo nieprzyjemnych w stosunku do kobiet fragmentów. Są tam m.in. kolejne przykłady tego, że według katolickiego Boga kobiety mają być podporządkowane mężczyznom. Tutaj warto wspomnieć zwłaszcza o trzecim rozdziale księgi rodzaju, w którym Bóg powiedział do Ewy, a zarazem symbolicznie do wszystkich kobiet. Obarczyć cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności. W bólu będziesz chodziła dzieci, ku Twemu mężowi będziesz kierowała swoje pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Należne kobietom miejsce, oczywiście w oczach Boga, idealnie pokazuje również 15 rozdział księgi kapłańskiej, z którego możemy się dowiedzieć, że kobieta podczas okresu jest nieczysta. Podobnie jak wszystko, z czym miała styczność. Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty aż do wieczora. Wszystko, na czym ona się położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto dotknie jej łóżka, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto dotknie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedziała, wypierze ubranie, wykąpie się w wodzie i będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli kto dotknie się czegoś, co leżało na jej łóżku albo na przedmiocie, na którym ona siedziała, będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli jakiś mężczyzna obcuje z nią wtedy, to jej nieczystość udzieli się jemu i będzie nieczysty 7 dni. Każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste. Poza tym w Starym Testamencie znajdziemy również wiele praw dotyczących tego, jak traktować kobiety w konkretnych konfliktowych sytuacjach. I spora część z nich jest no, dosyć kontrowersyjna. Jeden z przykładów przytoczyłem w poprzednim filmie, gdy powiedziałem, co powinien zrobić mąż podejrzewający żonę o zdradę. Ale chyba najbardziej znane z okropnych praw dotyczących kobiet są te z 22 rozdziału księgi powtórzonego prawa. Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją jakiś inny mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kaminować ich będziecie, aż umrą. Młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usłumiesz zło spośród siebie. Tutaj muszę wspomnieć, iż tak jak we wszystkich swoich filmach, przytoczyłem tłumaczenie z Biblii tysiąclecia. Natomiast większość tłumaczeń nie nazywa wprost zachowania mężczyzny gwałtem. To prawo stosuje się raczej, choć pewności nie mam, do każdego stosunku seksualnego pomiędzy mężczyzną a zamężną kobietą konsensualnego, jak i niekonsensualnego. To powiedziawszy, wciąż, jeśli doszłoby do sytuacji, w której kobieta została zgwałcona, ale nikt nie usłyszał jej krzyków, bo na przykład miała zatkane usta przez agresora, albo krzyczała zbyt cicho, albo po prostu nie krzyczała, bo się bała lub z jakiegokolwiek powodu, to według starotestamentowego prawa powinna zostać za to ukarana śmiercią. Kolejny, bardzo kontrowersyjny fragment znajdziemy już dosłownie kilka wersów dalej. Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę, dziewicę niezaślubioną, pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, Odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety 50 cyklów skebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swoje życie. W tym przypadku również nie wszystkie tłumaczenia mówią konkretnie o gwałcie, choć większość wspomina przynajmniej o pogwałceniu lub też upokorzeniu. Możliwe więc, że chodzi w tych wersjach o gwałt, możliwe, że nie. Natomiast raczej nie ma wątpliwości, że we fragmencie tym perspektywa kobiety w ogóle nie jest uwzględniona. Kobieta zostanie jego żoną, a on nigdy nie będzie jej mógł porzucić. Natomiast o możliwości sprzeciwu ze strony kobiety nic nie zostało wspomniane. I zanim ktoś spróbuje ten fragment wytłumaczyć tym, że w tamtych czasach kobieta nie będąca dziewicą miałaby problem ze znalezieniem męża, to po pierwsze hmm, gdyby tylko wszechmogący Bóg mógł coś z tym zrobić na przykład stworzyć gatunek ludzki tak, żeby kobiety nie były traktowane w taki sposób albo no nie wiem. Wspomnieć w tej samej księdze o tym, żeby nie traktować dziewictwa jako wyznacznika, czy kobieta nadaje się na żonę. To by było piękne, gdyby mógł tak zrobić. No niestety, najwyraźniej tego akurat wszechmoc i wszechdobro nie obejmowały. A po drugie, ponownie, nawet jeśli ten fragment nie odnosi się wyłącznie do niekonsensualnych stosunków seksualnych, to prawie na pewno je w sobie zawiera. A myślę, że wybór pomiędzy poślubieniem osoby, która daną kobietę zgwałciła, a nie wyjściem za mąż nigdy to nawet w tamtych czasach nie była tak oczywista decyzja, by z góry narzucać kobietom tę pierwszą opcję. Jeśli jesteście zainteresowani kolejnymi przykładami, to polecam po prostu poczytać Biblię. W kontekście, o którym mówię dzisiaj, odsyłam zwłaszcza do Księgi Powtórzonego Prawa oraz Księgi Kapłańskiej. Mógłbym bowiem cytować wiele fragmentów, chociażby tak, gdy Bóg pozwolił mężczyźnie na rozwód, ale kobiety z taką inicjatywą wyjść nie mogły. Albo ten, że wszelkie przysięgi, które składa kobieta są ważne tylko wtedy, gdy zatwierdzi je jej ojciec lub mąż, albo ten, gdy zapostulowana została kara ucięcia ręki dla kobiety, które podczas kłótni dwóch mężczyzn dotknął miejsc intymnych jednego z nich. Ale tych i im podobnych przykładów jest po prostu tak wiele, że moim zdaniem najlepiej samemu spróbować zmierzyć się z tym wielkopamnym dziełem samego Boga, bo dopiero wtedy można zobaczyć pełny obraz traktowania kobiet w Biblii. To istotne, wszystkie nakazy i zakazy, które w tym rozdziale przytoczyłem, nie obowiązują dzisiejszych katolików, więc jeśli komuś się one nie podobają, to absolutnie nie wyklucza to tej osoby z kościoła. Natomiast cóż, taka osoba musi się zmierzyć z tym, że w świętej księdze rzekomo autorstwa wszechmocnego i wszechdobrego Boga, znajduje się wiele dość oburzających fragmentów, a następnie spróbować jakoś to pogodzić ze swoją wiarą. Jeśli oczywiście nadal chce się jej trzymać. Czy to możliwe czy nie? To już musicie ocenić na własną rękę. Kozdział czwarty. Wielkie myśli autorytetów Kościoła. Już kilkukrotnie w tym filmie posłużyłem się wyrażeniem ojcowy Kościoła, ale podejrzewam, że nie wszyscy dokładnie wiedzą, co ten termin oznacza, więc chyba wypadałoby go wreszcie wyjaśnić. W ten sposób określa się pisarzy wczesnochrześcijańskich, którzy jeszcze w starożytności lub początkach średniowiecza rozwijali czy też tworzyli doktrynę katolicką. Najbardziej znajdzie z nich to święty Augustyn, święty Igneusz czy Jan Chryzostom. Równolegle z tą grupą mamy jeszcze doktorów Kościoła, czyli osoby spełniające z grupy te same warunki, co ojcowie Kościoła, tylko że nie dotyczą ich ograniczenia czasowe to znaczy, nie muszą to być osoby żyjące w pierwszych kilkuset latach naszej ery. Kościół oficjalnie ogłosił 30 kilku doktorów. Wśród nich znaleźli się niektórzy z ojców Kościoła, na przykład Augustyn ale także wielu późniejszych filozofów, takich jak Tomasz Sakwinu czy Anselm. Ojcowie oraz doktorzy kościoła nie są oczywiście obdarzeni nieomylnością w swoich rozważaniach i postulatach, ale to ich dzieła ukształtowały kościół taki, jakim znamy go obecnie. Bardzo duża część dogmatów oraz całego nauczania katolickiego, bez których dzisiaj sobie tej religii nie wyobrażamy, została sformułowana właśnie przez nich. Dlatego też uważam, iż warto się pochylić nad tym, co mówili oni na temat kobiet. No, i z jeszcze jednego powodu, szczerze mówiąc ważniejszego, bowiem istnieje całkiem popularna, że tak powiem, kompilacja wypowiedzi ważnych, kościelnych osobistości żyjących kilka, kilkanaście wieków temu na temat kobiet, którą ateiści lubią w różnych powiązanych z religią miejscach wklejać, chyba nawet ktoś zrobił to pod jednym z moich poprzednich filmów, a z kolei katolicy preferują bagatelizowanie tych cytatów poprzez stwierdzanie, że są fałszywe lub wyrwane z kontekstu. Mając więc taki materiał pod ręką, aż żal byłoby nie przyjąć wyzwania. Więc postanowiłem, w miarę swoich możliwości, sprawdzić autentyczność tych twierdzeń, przy okazji, oczywiście, je Wam przytaczając, byście mogli sami ocenić, co sądzicie o tych słowach, ich autorach oraz podejściu całego kościoła. A zatem, cytat pierwszy, od Tomasza Zakwinu: Zagodek płci męskiej staje się człowiekiem po 40 dniach, co odegrzeński po 80. Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie wilgotnych wiatrów. Nigdzie u Tomasza takiego cytatu nie znajdziecie, ale wszystkie te rzeczy najprawdopodobniej faktycznie napisał, po prostu nie bezpośrednio obok siebie. O różnym czasie stawania się człowiekiem przez zagotki, w zależności od płci, pisał w drugiej księdze komentarza do sentencji. Sam niestety nie znalazłem tego tekstu, ale nawet katolickie ślubła przyznają, że takiego rozróżnienie Tomasz za Arystotelesem poczynił. Z kolei druga część cytatu pochodzi z siódmego tomu sumy teologicznej, w której znajduje się taki fragment. W odniesieniu do natury partykularnej kobieta jest czymś niedoszłym i niewydarzonym. Czemu? Bo tkwiąca w nasieniu siła czynna zmierza do utworzenia czegoś doskonałego, podobnego do siebie co do płci męskiej. A że godzi się kobieta, dzieje się to albo z powodu słabości siły czynnej, albo z powodu jakiejś niedyspozycji materii, albo też spowodowało to coś z zewnątrz, np. wiatry południowe, o których filozof pisze, że są wilgotne. Część osób próbuje bronić Tomasza mówiąc, że on tylko cytował filozofa, pisanego przez Wielkie F, czyli Arystotelesa. Ale sami możecie zobaczyć, że to nie jest prawdą. To znaczy, owszem, odnosił się do jego tez, ale w tym fragmencie również je zaoprobował i wręcz go zwinął. Przypisywanie Tomaszowi za chwilę takiego cytatu jest zatem pewną manipulacją, ale raczej nie można powiedzieć, by wprowadzała ona w błąd. Więc autentyczność w skali od 1 do 10 oceniłbym na nieco naciągane 8. Cytat drugi od świętego Jana Chryzostoma. Kobiety są przeznaczone głównie do zaspokajania żądzy mężczyzn. Prawdopodobnie ten cytat jest całkowicie fałszywy. Nie znalazłem żadnego potwierdzenia, by Jan Chryzostom napisał takie słowa. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego niż przyznanie 1 na 10. Cytat trzeci, święty Augustyn. Kobieta jest istotą pośrednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta musi służyć mężczyźnie. Jedno z anglojęzycznych źródeł podaje, iż Augustyn faktycznie to napisał w Problemach Heptateuchu, księdze pierwszej, paragrafie 153. Jeśli ktoś ma dostęp do tego tekstu, to zachęcam do sprawdzenia. Ja niestety nie miałem takiej możliwości, ale zakładam, iż skoro autorzy tamtego artykułu podają dokładną lokalizację oraz cytat, to prawdopodobnie jest on prawdziwy. Co więcej, wygląda na to, że polska kompilacja przytoczyła ten fragment w znacznie złagodzonej formie, powiem jego dłuższa wersja brzmi tak. To naturalny porządek wśród ludzi, że kobiety służą swoim mężom, a dzieci swym rodzicom, bo uzasadnienie tego leży w prawie, według którego słabsi służą mocniejszym. To naturalny stan rzeczy, że słabsze mózgi służą silniejszym. A zatem ewidentnie sprawiedliwym jest, iż w relacji pomiędzy niewolnikami i ich panami ci, którzy mają więcej rozumu, mają też więcej władzy. Moja ocena to zatem ponownie 8 na 10, choć ze znakiem zapytania. Które z ostrożności stawiam przy wiarygodności strony, która podała źródło tej wypowiedzi. Cytat czwarty, ponownie Tomasz Zakwinu. Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwości wykorzystania do obraz domowych. Pierwsza połowa tego cytatu wzięła się prawdopodobnie z tego samego źródła co cytat numer jeden. Na początku wypowiedzi Tomasza padło tam takie zdanie. Konieczne było, żeby stała się kobieta. Jak mówi Pismo Święte, jako odpowiednia pomoc dla mężczyzny. Nie jako pomoc do jakiejś innej pracy, jak to niektórzy mówili, gdyż w każdej innej pracy mężczyzna może wydatniej nieść pomoc mężczyźnie niż kobieta, ale jako pomoc do urodzenia. Nie zostało tu co prawda wprost napisane, że wartość kobiety polega na zdolnościach rozrodczych, ale dokładnie taki jest sens tego zdania, więc to nieszkodliwa manipulacja, a właściwie to streszczenie. Za całość daje jednak tylko 6 na 10, bo druga część cytatu, ta o pracach domowych, wydaje mi się być współczesnym dodatkiem. Zresztą, jak widzicie, święty Tomasz uważał, że w pracach domowych również to mężczyźni się lepiej sprawdzają, bo przecież według niego mężczyźni są lepsi we wszystkim poza rodzeniem. Cytat piąty, święty Ambroży. Kobieta powinna zasłaniać oblicze, bowiem nie zostało ono stworzone na obraz Boga. To rzadki przypadek, gdy mogę z niemalże stuprocentową pewnością powiedzieć, że ten cytat nie jest prawdziwy. To znaczy, jest prawdziwy, ale jego autorem nie jest Ambroży, tylko tak zwany czyli żyjący w IV wieku anonimowy autor tekstów dotyczących Biblii. On faktycznie tak twierdził, co zresztą wydaje mi się być całkiem logicznym wnioskiem z lektury pisma Rzekomo Świętego, więc gdyby autor cytatu był dobrze podpisany, to była szansa na dziesiątkę. A tak, no nie wiem, trzy. Pomylenie autora to jednak dosyć duży błąd. Cytat szósty, jeszcze raz Tomasz Zakwinu. Kobiety są błędem natury, tym ich nadmiarem wilgoci, temperaturą ciała, świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu. Są rodzajem kalekiego, chybionego, nieudanego mężczyzny. Podobnie jak w jednym z wcześniejszych przypadków, ten cytat wydaje się być sklejony z kilku różnych wypowiedzi. Jedną z nich była prawdopodobnie ta, którą przytaczałem już wcześniej iż kobiety co do partykularnej natury są czymś niedoszłym i niewdarzonym, że ich godziny są skutkiem jakiejś niedyspozycji materii lub wilgotnych wiatrów południowych. Być może jednym ze źródeł był też fragment książki De Veritate, w której Tomasz, podobno, bo niestety nie mam do tego utworu dostępu, napisał, iż kobieta to pewnego rodzaju wynaturzenie. Cytuję. Gdyby nie swego rodzaju boska moc, która chciałaby płeć żeńska istniała, na godzinne kobiety byłyby tylko kolejnym dziwnym przypadkiem, takim jak inne potwory, na przykład pies z dwoma głowami. Tak czy inaczej, ten punkt polskiego zestawienia jest bardzo naciągany, i na niektóre jego części, na przykład tej o duchowym upośledzeniu kobiet, w ogóle nie znalazłem źródeł. Jak dla mnie 4 na 10 Tomasz Zakwinu nigdy by czegoś takiego nie powiedział. Cytat siódmy, tertulian. Kobiecie przystoi jedynie szata żałobna skoro tylko przekroczy próg wieku dojrzałego, powinna zasłonić swego szczące oblicze, by nie utkacić szczęśliwości wiecznej. Jeśli chodzi o Tertuljana, to u niego znajdziemy wiele odrzucających z dzisiejszej perspektywy wypowiedzi o kobietach i jedną z nich faktycznie jest coś zbliżonego do tego cytatu. Wyświetlę wam w tej chwili akapit z jednej z jego książek. Niestety, znalazłem go tylko w języku angielskim i nie jest to najłatwiejszy do przetłumaczenia tekst. Ale myślę, że faktycznie można go streścić w taki sposób, w jaki zostało to zrobione w tym zestawieniu. A zatem, 8 na 10, bo co by nie mówić, mimo wszystko nie jest to dokładny cytat. Cytat 8 Clemens Aleksandryjski U kobiety sama świadomość jej istnienia powinna wywoływać wstyd. Nigdzie nie znalazłem potwierdzenia, że Klemens tak powiedział. Prawdopodobnie jest to błędnie przepisywany mu cytat. A więc, jedynka. Cytat dziewiąty, ponownie Jan Chryzostom. Cała płeć żeńska jest słaba i lekkomyślna. Uświęcona zostaje jedynie przez macierzyństwo. Wydaje się to być połączenie dwóch cytatów. W jednym faktycznie mówił o kobietach jako osobach słabych i lekkomyślnych, w drugim zaś wskazywał na to, że mimo wszystko mogą się niejako odkupić poprzez macierzyństwo. Jak dla mnie 8 na 10, choć warto zaznaczyć, że obie te wypowiedzi. To fragmenty interpretacji treści zawartych w Biblii. No i właśnie, jako że to już ostatni cytat z tej listy, to chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że mimo iż poświęciłem na ten temat sporo czasu, to on nie jest kluczowy dla mojego filmu. Jasne, warto się zastanowić nad tym, jakie były poglądy osób tworzących Kościół od pierwszych wieków, warto wiedzieć, jakie rzeczy o kobietach mówiły największe kościelne autorytety i najwyraźniej nie przeszkodziło im to w zostaniu świętymi, ale najgorsze rzeczy znajdziemy moim zdaniem w samej Biblii. O której mówiłem wcześniej, a która od katolików domaga się oczywiście dużo większej uległości niż wypowiedzi świętych. Ze swojej strony, gdybym miał jakoś tę listę podsumować, to proponuję jej nie rozpowszechniać no bo koniec końców wszystkie z tych cytatów były albo nieprawdziwe, albo w jakiś sposób zmanipulowane. Co prawda w miarę wiernie oddawały one poglądy niektórych spośród tych osób, ale można to było zrobić dużo, dużo lepiej. Osoby zainteresowane odsyłam do dwóch anglojęzycznych zestawień. Seksistowskich wypowiedzi katolickich świętych oraz fragmentów dokumentów Kościoła. Możecie w tej chwili zobaczyć je na ekranie, a linki zamieszczę w opisie. Nie gwarantuję, że wszystkie informacje tam zawarte są prawdziwe zresztą, gdy mowa o tekstach sprzed tak wielu lat, jest to praktycznie niemożliwe. Ale przy każdym cytacie podane jest konkretne źródło, więc przynajmniej w niektórych z tych przypadków odbiorcy mają możliwość w miarę łatwego zweryfikowania informacji na własną rękę. Oczywiście o seksizmie obecnym w religii katolickiej można by opowiadać jeszcze dłużej. Mój materiał zdecydowanie tego tematu nie wyczerpuje. Jednak myślę, że udało mi się przedstawić przynajmniej te najważniejsze z problematycznych obszarów w traktowaniu kobiet przez Kościół. Teraz mogę więc tylko zachęcić do samodzielnych rozważań, czy komuś takie podejście ze strony teoretycznie uświęconej instytucji odpowiada, czy też nie. Ze swojej strony dodam, że w tej serii ukażą się prawdopodobnie jeszcze cztery materiały, natomiast tym razem zrobię sobie nieco dłuższą przerwę, bo nie ukrywam, że aktualnie jestem już tą tematyką nieco zmęczony. Czego mam nadzieję, że nie było w tym materiale słychać, ale kolejnego spodziewajcie się jakoś w kwietniu, a nie za 2-3 tygodnie, tak jak to wyglądało do tej pory. A zatem trzymajcie się i do usłyszenia, bo w religii katolickiej wciąż czai się dużo ciekawych zasad.